jesteś na szczycie. Jedna na milion, całe życie. Ty nocy zapłyśniesz i będziesz na szczycie. W roku 1997 nie było nastolatki, która nie miała w pokoju powieszonego plakatu zespołu Just Five. Polski boysband zrobił zawrotną karierę, a jego wokalista Bartek Wrona budził w nastolatkach ogromne emocje. Dziś Bartek Wrona to 31-letni dojrzały artysta, który ma na swoim koncie 4 solowe albumy. W roku 2012 wokalista obchodzi 15-lecie pracy artystycznej. Jak mówi, był to dla niego wyjątkowy czas i choć największe triumfy święcił w zespole, uważa, że to już zamknięty rozdział jego życia. Wtedy miałem 14-15 lat, a teraz mam 30 lat, więc troszeczkę tak dobudowałem się, można powiedzieć. Więc naprawdę bardzo fajna przygoda. Można powiedzieć, że książka, rozdział zespołu Just Five jest zamknięta, ale książka cały czas jest otwarta. Ostatni album wokalisty Póki Mamy Siebie ukazał się ponad rok temu. To z tej płyty pochodzi piosenka ilustrująca jeden z popularnych seriali telewizyjnych. Bartek Wrona już pracuje nad kolejnymi wydawnictwami. Każda moja płyta, naprawdę wkładam mnóstwo serca i mnóstwo pracy, więc uważam, że każda płyta moja jest naprawdę dobra i staram się, żeby słuchacze, którzy ją słuchają, naprawdę cenili muzycznie, muzyczny styl, więc mogę powiedzieć, że następna płyta będzie naprawdę rewelacyjna. Pełny wywiad z artystą będziecie mogli Państwo zobaczyć w programie Pomerania Gwiazd już w niedzielę o godzinie 19.30 i 23.30.